Historyczny lot Stanisława Skarżyńskiego przez Atlantyk 1933 to wyjątkowa wystawa ukazująca najważniejsze momenty i fakty z życia pilota z Warty, który ustanowił światowy rekord długości i czasu małym sportowym samolotem. Wyczyn ten przeszedł do historii przynajmniej z kilku powodów. Bez łodzi ratunkowej, bez spadochronu, ale za to w garniturze i w kapeluszu Stanisław Skarżyński przeleciał z Senegalu do Brazylii, pokonując dystans 3582 km w 20,5 godziny. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że ponad 17 godzin z tego czasu pułkownik leciał nad Atlantykiem. Ten niebywały rekord na trwałe zapisał się w kartach historii. Lot był trzymany w tajemnicy, bo zamiarem było pobicie rekordu, ustanowienie międzynarodowego rekordu właśnie lot odległości i czasu przelotu. I jemu się to udało. No, on był pierwszym Polakiem i natychmiast dotychczas jest jedynym Polakiem, który dostał medal za ten lot. W 1936 roku został odznaczony medalem Louisa Blériota, odznaczony przez Międzynarodową Federację Lotniczą. Jak powiedziałem, był pierwszym Polakiem, jednym w ogóle z pierwszych, który otrzymał to odznaczenie. Postać piękna, zasłużona. Warto ją popularyzować właśnie ze względu na to, że to była postać człowieka, który życie poświęcił ojczyźnie, patrioty. Bardzo skromnego człowieka, równocześnie bardzo takiego pełnego determinacji, woli w realizowaniu swoich zamierzeń, bo jak wiemy, pierwszy taki ważny lot dokonał dookoła Afryki, a drugi lot przez Atlantyk. Także był ważną postacią i jeśli chodzi o popularyzowanie polskiego lotnictwa i polskiej konstrukcji samolotowych w latach 30. Pochodzi z tego regionu, bo z Warty, urodził się w Warcie, wychował w Warcie. A poza tym tu pokazane są na wystawie, staraliśmy się pokazać takie najważniejsze momenty z życia Stanisława Skarżyńskiego. Chcę powiedzieć, że bardzo dużo zdjęć mam właśnie od syna Stanisława Skarżyńskiego, pana Macieja Skarżyńskiego, który mieszka w Londynie. I zdjęcie i zarówno, że tak powiem, dotyczących z historii z rodziny, ale również, albo bym powiedział głównie z okresu, kiedy ojciec był w Wielkiej Brytanii i organizował lotnictwo. Wystawę zatytułowaną Historyczny lot Stanisława Skarżyńskiego przez Atlantyk 1933 w Sieradzkim Muzeum Okręgowym można zwiedzać do 21 września. Później ma być prezentowana w rodzinnym mieście pułkownika Skarżyńskiego w Warcie.